Widzowie, z tej strony Arci Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie mam dla was mały prezent w odcinku. Obiecałem wam na Wielkanoc, że wam coś po prostu wylosuję. No już jest trochę czasu po Wielkanocy, ale umów się dotrzymuje. Więc w tym odcinku macie do wygrania taką myszkę, jak właśnie wam się wyświetla w tym momencie na ekranie. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić tutaj suba, lajka i dzwona oraz napisać swojego Discorda w komentarzu oraz dlaczego właśnie to wy mielibyście po prostu tą myszkę wygrać. Więc co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, oglądajcie do końca, bo myślę, że będzie całkiem spoko. No i co? Trzymajcie się, na razie i siema, yo, yo, yo. Dobra, tutaj ziomek o niku ResiRox pisze na czacie free i ty tepa. Generalnie ja do niego przed chwilą tepałem, ale niestety się ruszyłem przypadkowo i mi nie tepnęło, więc tepniemy do niego teraz. O, zaakceptował nas jeszcze raz, także fajnie. Zobaczymy, gdzie będziemy, widzowie. O matko, jesteśmy w enchantach. Nie no, fantastycznie po prostu, ty. Gościa w tym momencie nieźle tutaj pokićkało, że tak powiem, że mnie w enchanty tepnął. Zastanawiam się, tak, są wszędzie enchanty. Kurczę, niedobrze. Niedobrze, bo wszędzie tu są enchanty. No i boję się, że nie uda się go tutaj w żaden sposób killnąć. No ale zaraz zobaczymy, jak to po prostu nam pójdzie. Mam nadzieję, że ten typ poliże. Oj, jakoś zjadł tutaj cwaniaczek. Jakoś zjadł, my też zjedliśmy na dużym luzie, więc co, lecimy z nim. Generalnie on ma niecałe 700 rankingu, czyli prawie tyle samo co ja. Padło mu bania, dobra, ja też może zmienić seta. A nie, ja jeszcze mam pomarańczowego. To będziemy go po prostu chwilę klepali i zaraz sobie zmienimy, jak będę miał tak 10 sekund regenki. Dobra, może nie 10 sekund regenki, lecz po prostu już teraz zmienię tego seta, bo zaraz mogę się wybombić i będzie, no nie będzie zbyt ciekawie. Dobra, gościu próbuje jeść koksa i chyba nie może go zjeść, tak? Jak on zjadł tego koksa? Nie wytrzymam, ale gość już więcej koksów nie ma. Nie no, teraz go chyba muszę dojechać. Bez jaj, jak ten typ zjadł koksa? Widzieliście, tak długo jadł tego koksa i go zjadł. Dobra, padło mu bania. Dobra, gość się zmienia seta. No powiem wam, że nie jest zbyt kolorowo, bo typkowi się tutaj niestety, no, że tak powiem, udało zjeść. Dobra, zmieniamy seta. Nie wiem, czy ten typ będzie uciekał stąd perłami, czy jak. Mam nadzieję, że nie. I że uda nam się go po prostu za chwilę killnąć. Dobra, padło mu bania. I elegancko killnęliśmy sobie ResiKoksa. Nie wiem, dlaczego ludzie tepają w te enchanty, jak nie ogarniają w nich klepy, no ale to nie mój problem. Łatwy kill dla nas, także giga w porządku. Dobra, tutaj Fitness Marek pisze na czacie, kto chce killa i itemy tepa, więc co, tepamy sobie do Fitness Marek i zobaczymy, czy nasz ziomek zaakceptuje. Tylko wiecie co, ja może sobie dokupię więcej emeraldów i może więcej antynóg, bo one się może bardziej przydadzą. No i dobra, poczekajmy, czy tepek nas zaakceptuje. Dobra, ziomek nas zaakceptował, więc jemy koks i lecimy do niego. I gdzie my jesteśmy? Aha, super. Jesteśmy w jakiejś... Wow, dobra, przeżyłem. Na gigafarcie ogólnie przeżyłem, wam szczerze powiem, widzowie. No i co? Padłem do tej dziury i co ten gościu teraz zamierza zrobić, bo nie wiem. Rozumiem, okej. Typ rzucił mnie do dziury i po prostu sobie stoi do góry. Nie, no fantastycznie. Super, super po prostu. Jest typek mocarny, no nie ma co, widzowie. Jest ziomeczek po prostu mocarny. Nie, on tu leci do mnie, spadł na dół, a nie wiem, czy on jest na koksie. Nie no, oczywiście, że jest na koksie, przecież jak tu spadł, to musiał zjeść koksa. Ale dobra, jest tutaj ziomeczek, Fitness Marek, ile ma rankingu? 534 chyba, dobrze widzę? Nie, 534, dobra, myślałem, że ma 394. 534 rankingu, no i lecimy sobie z Fitness Markiem. Fajnie byłoby go killnąć, bo pewnie miałbym prawie 800 rankingu. Dobra, zjadł koksa. Widzę, że typeczek tutaj ogarnia te enchanty, bo nie patrzy w enchanty, tylko patrzy właśnie do góry, żeby sobie zjeść koksa. Padła mi bania, ale dobrze, że ją szybko założyliśmy. Dobra, typek też zmienia seta. Najważniejsze jest to, że mam nad nim tam parę sekund przewagi w regence od koksa, z tego co zauważyłem. Aha, jakieś tutaj szybkie klikanie, klikar mi się zbugował. Aha, dlaczego ja dostaję jakieś tego oszczerzenia za klikera? Nie rozumiem. Dobra, ty, nie rozumiem. Aha. Aha, on tu gdzieś uciekł, tak? Ta, patrzcie to, gość tu normalnie uciekł w enchanty. Co tu się dzieje? Wyłączyłem klikera, jakieś ostrzeżenie dostałem za klikera. Dobra, zdał ten Fitness Marek. Ja pierdupiam. Ej, no nie wiem, dostałem jakieś ostrzeżenie za klikera i mnie totalnie zdekoncentrowało to i nie widziałem, co się dzieje. No dobra, mamy tego killa, więc jest w porządku. Dziwny typek, zrzucił tutaj perły, uciekł gdzieś w enchanta, nie mógł gdzieś koksa. Dobra, ważne, że mamy killa i jest po prostu w porządku. Dobra, tepamy do ziomka o niku X-Maxiowy, który się na czacie, kto chce free killa albo itemki tepa, więc co, tepa X-Maxiowy i zobaczymy, czy gościu nas zaakceptuje. Miejmy nadzieję oczywiście, że tak. No i tyle. Dobra, zaakceptuj mnie typek, czy mnie nie zaakceptuje? Dobra, ziomek mnie zaakceptował, więc standardowo koksik, dobierka. No i lecimy do chłopa, zobaczymy, gdzie mnie tepnął. Oho, tepnął mnie oczywiście w żółwik, no nieźle. No nieźle, tutaj ziomek tepnął w żółwik. No dobra, spróbujmy go jakoś tutaj wyjaśnić. W sensie wyjaśnić ich, nie tylko jego, bo mnie właśnie w dwóch klepią. Tylko właśnie przez to, że z ich dwóch boję się, że po prostu zginę. A raczej na 100% tutaj zginę, bo raczej jakichś większych szans
niestety nie mam w tym pojedynku. No ale zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, ten ucieka, on powinien zaraz jeść koksa, widzowie. Dobra, i koksa? Nie polizał, dobra, bo mi zaraz padnie bania. No właśnie, padła mi bania, ale na szczęście zdążyłem ją zmienić. Dobra, zmieniamy szybko seta. Oj, chyba klaty nie zmieniłem, tak, nie zmieniłem klaty. No, powiem wam szczerze, że jest przypał, widzowie, wiecie co? Spróbuję uciec. Spróbuję uciec sposobem, który nauczył mnie ostatnio. Aha. No tak, ale w tej sytuacji chyba nie dało się nic więcej zrobić, widzowie. Więc trochę przypał. Ajajajajaj. Czekajcie, widzowie. Dobra, nie polizałem, ale już nie mam seta w ogóle. Kurczę pieczone, już nie mam w ogóle seta, więc jest giga przypał. Aha, gdzie są moje spodnie? Tu są moje spodnie. No dobra, wydupimy się tutaj raczej. Miałem tutaj pewien plan, przez co się przez chwilę nie odzywałem. Ale jednak mój plan, że tak powiem, spalił na panewce i nic z niego nie będzie, kurde, niestety. Ale dobra, spróbujmy to jakoś jeszcze tutaj ugrać. Może któryś z nich by polizał jakimś cudem, ale chyba żaden nie polizze, niestety. Chociaż, ej, tam wycykał te perły. Dobra, chłopcy, w ogóle perły wycykał stąd. Rozumiem, że typeczek się poddał. Okej, nieźle. Że meczek się poddał, to może tego w tym czasie dociśniemy jakoś, póki tego nie ma. Czekajcie, dlaczego nie je koks... Aha, padło mi coś i zadałem. Ja pierdziele. Tak, o 50 rzucaków, widzowie. O 50 rzucaków na drzewkę z szóstą topką. Ulala. Fiu, fiu. Ej, dałeś? Ja... No, dałem. A, no tak. 107. Dobra, dobra. To nie wiem, jak chcesz. Na cztery perły, nie? Tak, bez dżambusa. Nie, no, dżambusik. Dżambusik oddaję. Nie, dżambusika. Na dżambusika. Ale to takie useless. Na dżambusika, dawaj, dawaj. Trzeba wykorzystywać go. Dobra, o 50 rzucaków, widzowie, z szóstą topką dragona, pojedynek na drzewkę. No, no, no. Masno bym powiedział, masełko. On na klamsach? Nie, no, to będzie widać, jak na klamsach ciśnie, bo wtedy dyskwalifikacja i konfiskujemy rzucaki. 27. Dzięki Tentacjom za suba. Dobra, pierwsza perła minus. Dobra, hitnę cię, żeby się nie dobrał, w razie co. Dobra, nie, lecimy, ale nie, bez żambusta cię zrzuciłem, byku. A, nie mam, nie mam żambusta. A, ja miałem, no dobra. No teraz też mam żambusika, już włączyłem sobie. No, żambusta useless, tak, co to są. Dobra, czekajcie, widzowie. No, tutaj cwaniaczek nie chce podejść, ale ja to dzikie taktyki mam. Oj, nie zmieściłem się, widzowie. Problemos technicales. Problemos technicales. Wygrasz? Lepszy jesteś? No nie wiem. Dobra, dwie pery minus, pokchamp. Prowadzę, widzę, prowadzę w perełeczkach. Masz niutko. Oj. Dobra, jak on nie spadł? No, szkórka pieczona. Nie, to nie było dobre, ale dobrze, że tutaj kolega nie wykorzystał mojego błędu technicznego. Tutaj był błąd technikalowy. Dobra, zmieściłem się, git. Widzę, tutaj fokus jest totalny, kolega się spoci, a ja tutaj normalnie sukana z widzami. Dobra. O, ma ostatnią perę, a mam dwie. Git. Dobra, jest! Jest! Dobrze, dobrze! Jest! Tak jest! Ale są zajebiste. Ja pierdzielę. Z tak potężnym graczem tego dragona, nie? Ja pierdzielę. Dzięki ci, byku. Bardzo ci dziękuję. Trzymaj się, Flokes, ale no nie miałeś ze mną szans, niestety, no bo ja tutaj jestem zawodowym graczem tej drzewki, nie? No i wiesz, ja sobie gadam, prowadzę konwersację, ale jestem big boss, young boss, ale jestem, wiesz, jestem young boss, ale big boss, wiesz o co chodzi, nie? Big boss color, wiesz o co chodzi, nie? Potężne mięśnie, big boss, wiesz jak jest. Ej, jesteś Flokes? No jest. Pan chyba za nie mówił, widzowie. Aj, spodziewałeś się wygranej? Powiedz szczerze. Nie. A, no ze mną ciężko wygrać na drzewkę, wiesz, jakbyś się tyle na tą drzewkę klepał, co ja, to wiesz.